Białorusini, jesteście wspaniałym narodem. My jako sportowcy wspieramy Was i Waszą wolność. Nie jest mi obojętna sytuacja na Białorusi, dlatego wspieram wszystkich młodszych i starszych ludzi. Uważam, że każdy powinien być wolny w swoim kraju i mieć możliwość, aby spełniać marzenia. Wolność i solidarność to wartości bardzo ważne dla każdego człowieka. Białorusini, jesteśmy z Wami. Trzymam za Was kciuki. Znam wielu Białorusinów. To wspaniali ludzie. Zawsze będę wspierał ich prawa do wolności. Ponad 30 lat temu Polska była w podobnej sytuacji, w jakiej jest dzisiaj Białoruś. Nasi wschodni sąsiedzi walczą o swoją sprawiedliwość, swoją godność, o swoją wolność. Niewiele możemy zrobić jako Polacy, bo Białoruś jest suwerennym krajem, ale na pewno nie możemy pozostać na to wszystko obojętni. Wspierajmy ich, jak tylko możemy. To, co się dzieje na Białorusi, jest przerażające. Ciężko uwierzyć, że możliwe w XXI wieku. Trzymam kciuki za walkę Białorusi o wolność. Świat nie powinien być wobec tego obojętny i my też nie bądźmy obojętni. Każdy z nas pragnie żyć w wolnym i niepodległym państwie. O takie państwo walczą właśnie Białorusini. Zwykli obywatele oraz nasi sportowi przyjaciele. W tym przełomowym dla nich momencie bądźmy z nimi. Pomagajmy, trzymajmy kciuki i wspierajmy w tej najważniejszej dla nich bitwie. Jako sportowcy wiemy, że zawody, których oszukiwano, powinny być powtórzone tak samo z wyborami. Dlatego wspieramy naszych kolegów na Białorusi. Wspieram moich białoruskich przyjaciół. Jesteśmy z Wami. Wolne wybory dla Białorusi. Jestem całym sercem z ludźmi walczącymi o wolność na Białorusi. Nie zgadzam się na bicie i zabijanie ze względu na przekonania polityczne. Dlatego nie jest mi obojętna sytuacja na Białorusi. Przesyłam słowa wsparcia. Jako sportowiec wiem, że uczciwość jest bardzo ważna w tym, co robię, także tak dla białoruskich sportowych kolegów. Mam szczęście mieszkać w kraju, gdzie wolność od zawsze była uznawana za jedną z najważniejszych wartości. Dlatego wspieram Białorusinów w ich walce o wolność, w nadziei, że wkrótce będą mogli cieszyć się demokratycznym państwem. Walczmy o wolność dla Białorusi. My jako polscy sportowcy wspieramy Białorusinów w ich dążeniu do wolności. Popieram głos białoruskich mistrzów sportu. Kochani Białorusini, chciałabym, żebyście byli tak szczęśliwi, jak jestem ja. Wierzę, że Wam się uda i trzymam za Was kciuki. My Polacy jako naród, Polska jako kraj od wieków walczy o niepodległość, o demokrację, o wolność. Mamy to już chyba we krwi i tak naprawdę ten przewrót, który już mamy za sobą, dzieje się teraz na Białorusi, dlatego nie bądźmy obojętni na wszystkie przemiany, które tam właśnie się w tej chwili dokonują. Solidaryzujmy się z ludźmi, którzy też chcą być wolni. Tam, gdzie kończy się strach, zaczyna się wolność. O to właśnie walczą ludzie na Białorusi. Wspierajmy ich, solidaryzujmy się z nimi. Wspieram białoruskich kolegów w ich walce. Kochani, to sport utwierdził mnie w przekonaniu, że najważniejsze jest wspieranie innych. W życiu miłość, odwaga, poczucie wolności jest nieocenione. Dziś w tej obronie, tej prawdy solidaryzuję się z naszymi sąsiadami z Białorusi, którzy podjęli heroiczną walkę o wolność. My jako Polacy w chwilach najtrudniejszych zawsze potrafiliśmy się jednoczyć i walczyliśmy do końca. Teraz śmiało możemy powiedzieć, że żyjemy w demokratycznym kraju. Czyli było warto. Dlatego nie możemy przechodzić obojętnie, co się dzieje na Białorusi i wspierać ich, bo tam walka dopiero się zaczęła. Każdy z nas powinien wspierać ludzi, którzy pragną wolności, bo to największe dobro, jakie może spotkać człowieka. Ja wspieram. Ty też dołącz. Białoruś musi być wolna. Białoruś, jesteśmy z Wami. Jestem z Wami. Jesteśmy z Wami. Jesteśmy z Wami. Jesteśmy z Wami. Jesteśmy z Wami.